Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na Zamku Kliczków. Wczoraj zakończyła się trzecia konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Naszym gościem jest dr Szymon Modzelewski, który wygłosił wczoraj wykład o pierwszych organizmach państwowych, szlakach handlowych i miastach. Wykład z pewnymi względami wstrząsający, który w zasadzie rozbijał się na takie trzy części, ponieważ no, trzy części pod, według kryterium i klucza geograficznego. My się z Szymonem znamy, więc będziemy mówić sobie po imieniu. O cywilizacjach w dolinach wielkich rzek Nilu, Eufratu i Tygrysu oraz Indusu. O różnicach, Szymon, krótko, w tych trzech okolicznościach, jakie zachodziły. Tak, niewątpliwie najbogatszym z tych trzech wielkich cywilizacji państw był Egipt, który nie dość, że był położony nad Nilem, który corocznie wylewa, nanosząc żyzny muł na ziemię uprawne Egiptu, to jeszcze obfitował w różne surowce wydobywane w okolicznych górach na pustyni wschodniej i zachodniej, których nie trzeba było do Egiptu sprowadzać, tak jak na przykład do Mezopotamii, która też nawadniana przez wylewy Eufratu i Tygrysu musiała jednak praktycznie oprócz żywności wszystkie możliwe surowce, drewno, metale, kamienie budowlane, szlachetne, półszlachetne sprowadzać z zagranicy i to nieraz z daleka. Poza tym ziemia egipska ze względu na cykliczność tych wylewów i charakter tego nanoszonego mułu jest bardzo łatwa do uprawy. Natomiast w Mezopotamii uzyskanie wysokich plonów, a są one bardzo wysokie, bo w Iraku, jak udowodniono, możliwe jest uzyskiwanie nawet dwóch zbiorów w roku, a plony są wyższe niż w Kanadzie dzisiaj. O. Także przy dobrej irygacji jest to możliwe, ale trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy. Natomiast w Dolinie Indusu ta cywilizacja istniała krótko, bo tylko od kilkaset lat, od 2,5 tysiąca lat przed Chrystusem mniej więcej do lat 1800-1700 przed Chrystusem. I została bardzo, bardzo szybko, że tak powiem, zlikwidowana, nie tylko przez zmianę biegu rzek dopływów Indusu i rzek równoległych do niego w dzisiejszym Pakistanie, ale też przez epidemię, no i przez to, że handel w Zatoce Perskiej, którym się mieszkańcy tego rejonu trudnili, zanikł. A tak naprawdę cywilizacja Doliny Indusu wygląda tak, jakby ktoś te miasta budował po to, żeby założyć ośrodki produkcyjne, które produkowały na potrzeby Mezopotamii, Bahrajnu, innych krajów nad Zatoką Perską, do których te dobra były importowane. A może rzeczywiście tak jest z miastami, że one powstają od najdawniejszych czasów po to, żeby skumulować produkcję i obniżyć jej koszty, a następnie no, eksportować to gdzieś dalej. I, no bo czy wiemy, kto stał za lokacją tych miast? No bo jak mówimy o średniowieczu, o Europie, to mniej więcej to mamy opisane. Natomiast no, te wszystkie aspekty, o których tutaj mówisz, umykają nam, nie widzimy tego. A kiedy patrzymy na starożytność, no to z kolei widzimy te wszystkie aspekty gospodarcze, ale powstaje pytanie, kto to lokował, jaka organizacja? No, na przykład w Mezopotamii, jeżeli chodzi o tamtejsze miasta, no to wszystko to rosło wokół świątyni kapłanów. I tak było do końca. Tak naprawdę te imperia, większe państwa, Babilonia, Asyria, Mitanni później, wszystko to przemijało, przeżywało lepsze i gorsze okresy, ale mimo wszystko te miasta cały czas istniały. I najsilniejszymi organizacjami na tym terenie były te oligarchie miejskie, skupione wokół świątyni, kapłanów i rad miejskich, które skupiały po prostu miejscowych bogaczy i notabli. I przez cały czas, mimo że ta koniunktura ekonomiczna nie zawsze była dobra, to te miasta istniały, przeżywały najgorsze okresy, na przykład kiedy pod koniec drugiego tysiąclecia przed Chrystusem Mezopotamię najechali Aramejczycy i praktycznie no, zlikwidowali tam władzę centralną na terenie Asyrii, Babilonii, to te miasta przetrwały. One potrafiły prowadzić własną politykę i to wbrew królom. Tak jak to było pod koniec istnienia państwa nowobabilońskiego. Kawałek tego znamy zresztą z Pisma Świętego, z Księgi Daniela. Kiedy to władcy dynastii nowobabilońskiej zostali, po prostu spotkali się z otwartym oporem miast babilońskich, które
otworzyły swoje bramy wojskom Cyrusa Wielkiego, które weszły właśnie w drugiej połowie VI wieku przed Chrystusem do Babilonii. I ostatni władca Imperium Nowobabilońskiego, mimo iż dwoił się i troił, żeby prowadzić jakąś samodzielną politykę, żeby otwierać na przykład te szlaki handlowe prowadzące na Półwysep Arabski, spędził zresztą w oazie Tema, to jest dzisiaj na terenie Arabii Saudyjskiej, sporo czasu, no to miasta babilońskie tak naprawdę nie popierały jego polityki i odwróciły się od niego zupełnie. Bo ktoś miał lepszą ofertę. Tak, bo ktoś miał lepszą ofertę, ale oni robili tak zawsze, prawda? I tak to wyglądało. Tak to pewnie musiało wyglądać też w Dolinie Indusu, mimo iż my nie znamy tego pisma i nie wiemy tak naprawdę, jak wyglądały te elity, które tym zarządzały. Natomiast radzili sobie przez kilkaset lat z budowaniem tak ogromnych miast i organizowaniem takiej produkcji w nich, więc musiało wyglądać to podobnie. Nie znamy pisma Doliny Indusu? Nie czytamy? Nie czytamy tego, w ogóle jest to nieodczytywalne. Żartujesz? Próbował to zrobić taki fiński uczony Asko Parpola. Aha. Nie udało mu się też, chociaż to jest wybitny specjalista, tam w ogóle jest cała rodzina, jest dwóch braci, ale jest numer? Simo Parpola i Asko Parpola. Jeden jest od odczytywania pisma klinowego, a drugi od pism indyjskich. Aha. Ale nie udało im się tego zrobić. Do dzisiaj nie wiadomo, jak to czytać. Fantastycznie. Ja myślałem, że wszystko jest już odczytane. Niestety nie. No to nieźle. Ale to teraz tak. Władza królewska w Dolinie Eufratu i w Dolinie Indusu przyjmujemy, że nie radziła sobie z miastem, które było jednostką samodzielną skupioną wokół świątyni. Tak. Tak. A z kolei w Egipcie nie było tego. W Egipcie tego nie było, ponieważ od razu zostało to zorganizowane tak, że na górze stał król, uważany też za bóstwo, który kontrolował wszystko i przez długi czas udawało się ten system otrzymać, dopóki lokalni notable na prowincji się nie uniezależnili. Pod koniec trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem właśnie. Później już cała ziemia nie była własnością faraona, tak jak to było w Starym Państwie, i wydzielone z niej były posiadłości świątynne, prywatne, i z tymi czynnikami też faraonowie później musieli negocjować. Natomiast no, przez długi czas było tak, że oni mieli dużo większe możliwości prowadzenia samodzielnej polityki, a Egipt był po prostu najbogatszy, był bezkonkurencyjny. No tak. Zupełnie. Oni nawet nie musieli tak naprawdę robić tych podbojów w Palestynie, w Syrii później, za czasów nowego państwa. Ale po prostu zrobili to. Ale dlatego właśnie tak się działo, że no faraon jeszcze w tych czasach nowego państwa, kiedy jakby już władza jego nie była tak absolutna jak wcześniej, uważał się za w ogóle kogoś wyższego ponad wszystkich władców, z jakimi na przykład korespondował, bo ta korespondencja się zachowała. Nie mogły występować takie rzeczy, że na przykład faraon dałby którąś ze swoich córek na żonę miejscowym władcy. Takiego czegoś nigdy nie było. Oni owszem, wysyłali swoje księżniczki do Egiptu, w ten sposób cementowali jakieś sojusze polityczne, ale żeby ktoś z rodziny faraona wyjechał za granicę i tam mieszkał albo zawarł związek małżeński, to się to nie działo w ogóle nigdy. A czy możemy zaryzykować taką tezę, że osłabienie państwa nad Nilem zaczęło się od desakralizacji osoby faraona? Tak właśnie było, dlatego że ta sakralizacja była na najwyższym poziomie w Starym Państwie, kiedy budowano te ogromne grobowce, gdzie nie tylko ich wielkość zadziwia, ale na przykład to, że one są skorelowane z pewnymi obiektami na niebie, z astronomią, że pewne szyby na przykład w piramidzie Cheopsa wychodzą na gwiazdy konstelacji Syriusza, która była identyfikowana z Ozyrysem i tak dalej. Jest tego mnóstwo też. To jest już po prostu sakralizacja na najwyższym możliwym poziomie. Nikt czegoś takiego w starożytności i później nie osiągnął. Natomiast już później, w czasach średniego nowego państwa, ci faraonowie zaczynają ginąć w czasie spisków pałacowych, są zabijani. No tak. Co jest jeszcze ciekawe, zachowały się na przykład akta procesu rabusiów grobów z czasów faraona Ramzesa III, to są już późniejsze czasy, XI wiek przed Chrystusem. No i okazuje się, że to nie był proceder w stylu dzisiejszego rabowania złomu czy torów kolejowych, tylko w to byli zaangażowani dostojnicy na dworze faraona,
którzy po prostu byli tak skorumpowani, że dzięki ich udziałowi możliwe było przekupienie strażników, zorganizowanie w ogóle sprzedaży tego jakiegoś typu paserstwa, a później niestety Ramzes III zginął na skutek kolejnego spisku pałacowego. Więc ta desakralizacja już w tych czasach była dość daleko posunięta. Czyli oni byli zrównani z innymi władcami ziemskimi, z kacykami, tak, z Doliny Eufratu i Tygrysu, którzy budowali swoją pozycję chyba wyłącznie na sile, tak mi się wydaje. No, tak, i sojuszu ze świątynią, który był problematyczny. Wstrząsające to jest dosyć. A teraz może trochę o produkcji w miastach i w poszczególnych regionach. Czym oni się tam zajmowali? No, oni się zajmowali przede wszystkim produkcją rolną, bo charakterystyczne jest to, że te cztery cywilizacje, cztery państwa czy zespoły państw, tak jak Mezopotamii, powstały w najbardziej wydajnych regionach rolniczych ówczesnego świata. No, dzisiaj może nie jest to tak widoczne, bo gdzieś w Iraku czy nad Indusem te dawne pola leżą odłogiem, rzeki zmieniły bieg albo w ogóle wyschły, tak jak się to dzieje w Pakistanie. Ale wtedy to były najwydajniejsze tereny rolnicze w ogóle na całym świecie i ta produkcja została wokół tego zorganizowana. Tak samo w Egipcie, tak samo w Mezopotamii, tak samo nad Indusem. Dlatego tak ważna była irygacja, rolnictwo nawadniane sztucznie, które, tak jak mówiłem, w Iraku dawało czasem plon dwa razy do roku. W Egipcie też było ogromnie wydajne. Egipt przez większość swojej historii nie tylko, że mógł wykarmić własnych mieszkańców, ale praktycznie mógł za granicę wysłać każdą ilość żądanego zboża. Mamy świadectwa o tym, że pod koniec epoki brązu, gdzieś 1200 lat przed Chrystusem, kiedy na przykład w Anatolii panował głód i nie było tam w ogóle żywności, Egipcjanie statkami swoje zboże wysyłali do Azji Mniejszej, do państwa Hetytów. I to było zawsze, później oczywiście, dużo później przez Aleksandrię Egipt karmił Rzym. I to całe rozdawnictwo żywności w Rzymie w czasach późnej Republiki i pierwszych cesarzy było możliwe dlatego, że Rzymianie podbili Egipt i mogli z niego czerpać zboże do woli po prostu. A jeżeli chodzi o inną produkcję, to oczywiście w tych miastach, gdzie ta ludność została skomasowana i były to wielkie metropolie liczące kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy mieszkańców, wielu z nich zajmowało się produkcją pozarolniczą, począwszy od tekstylnej, a skończywszy na metalurgii i wyrobie przedmiotów z kamieni szlachetnych i półszlachetnych. I dlatego właśnie te miasta ściągały taką ogromną ilość towarów, przede wszystkim surowców różnego rodzaju, drewna, metali, kamienia z zagranicy. I dlatego właśnie były tak zamożne. Na przykład specjalnością produkcyjną Mezopotamii była produkcja tekstylna. Tamtejsze tkaniny wełniane były głównym towarem eksportowym, wszędzie się rozchodziły. W Egipcie to była cała gama produktów. Egipt jako państwo bogate produkowało czy z importowanych, czy z rodzimych surowców bardzo, bardzo wiele produktów, począwszy od papirusu, który też był jeden z takich towarów eksportowych Egiptu, zwoje papirusowe, a skończywszy na ozdobach z biżuterii, przedmiotach z metalu i kamieni półszlachetnych. No, kolejna inna specjalność Egiptu to na przykład znane do dziś, zresztą sprzedawane nawet dzisiaj we współczesnym Egipcie jako pamiątki, naczynia kamienne. Dużo, dużo lepsze i bardziej estetyczne od ceramicznych. Aha, ale ciężkie. Ciężkie, tak, ale do dzisiaj się to sprzedaje turystom, natomiast kiedyś był to standard, produkowany bardzo, na bardzo dużą skalę. Ciekawe w jakiej technologii, bo ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, ale czy ktoś to odtworzył może? Tak, były robione próby i nawet dzisiaj wiadomo, jak rzemieślnicy to robią, dość prymitywnymi wiertłami z twardszego kamienia po prostu, na przykład kwarcyt czy granit rzeźbi się innym granitem, prawda, tak, twardszym. To wiertło musi mieć obciążenie, żeby w ogóle wykonać otwór w tym naczyniu. To jest pracochłonne, dlatego że trwa długo. Po prostu. No ale też potem garnek jest trwały. Tak. Była mowa też wczoraj w czasie wykładu o szlakach handlowych. Jak wyglądała współpraca i jak rywalizacja pomiędzy tymi obszarami? Bo wiemy, że rywalizacja pomiędzy Doliną Eufratu a Doliną Nilu była, i to była rywalizacja straszliwa na śmierć i życie. A jak było z Indusem?
i z tymi dwoma pozostałymi. Dolina Indusów wydaje się, że leży trochę na uboczu tej całej rywalizacji na Bliskim Wschodzie. Aha. Po prostu wszystkim dostarcza towarów. Ponieważ oni mieli dostęp do złóż metali i poszukiwanych kamieni gdzieś u podnóża Himalajów, w Afganistanie, a nawet, jak się ostatnio okazało, założyli jedną kolonię handlową na terenie Środkowej Azji w dzisiejszym Uzbekistanie, eksploatując tamtejsze surowce skalne. Mhm. Więc oni raczej nie uczestniczyli w tej rywalizacji i wojnach, natomiast no, kiedy osłabiło ich te zmiany biegu rzeki, epidemie, no to zostali po prostu podbici przez plemiona indoaryjskie, indoeuropejskie, które ze stepu eurazjatyckiego wędrowały na południe właśnie w kierunku subkontynentu indyjskiego. A w tym samym czasie rzeczywiście trwała mordercza rywalizacja, czy to między miastami Mezopotamii, która była naprawdę bezwzględna, czy też między Egiptem a jego sąsiadami, z tym, że Egipt w tej epoce miał no, naprawdę miażdżącą przewagę nad swoimi przeciwnikami, tych Nubijczyków, Libijczyków, czy miasta w Kanaanie, w Palestynie, no, mógł najeżdżać do woli praktycznie co roku i nie ponosił tak naprawdę żadnych konsekwencji. Natomiast sytuacja się zaostrzyła trochę w późniejszej epoce, to znaczy druga połowa drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, kiedy to Egipcjanie naprawdę najechali Syrię i Palestynę. Utworzyli tam trzy prowincje i one sięgały od dzisiejszej Strefy Gazy mniej więcej do Eufratu. Z tym, że tam był jeden istotny problem. Oni tym nie zarządzali tak, jak zwykle imperia tym zarządzają, wprowadzając porządek i jakąś bezwzględną władzę namiestników. Po prostu pozostawili miejscowych władców na miejscu i w ramach Imperium Egipskiego ci miejscowi władcy nadal prowadzili ze sobą wojny i stworzyli strefę chaosu. Tak, stworzyli strefę chaosu. W korespondencji w piśmie klinowym, która została odkryta w Amarnie, w środkowym Egipcie, jest mnóstwo listów ze skargami tych władców jeden na drugiego, z których wynika, że bycie egipskim wasalem to było zupełnie coś najgorszego. Że nie zapewniało to nawet jakiegoś podstawowego porządku na tych terenach, na których oni rządzili. Co więcej, nawet Egipt nie pomagał w przypadku, kiedy miejscowa ludność zbuntowała się przeciwko takiemu władcy i po prostu go obaliła, więc wszyscy woleli być wasalami kogo innego niż Egiptu, no ale oni się tam utrzymali w południowej Palestynie i Syrii prawie do końcówki epoki brązu, prawie po 1200 lat przed Chrystusem, więc to nadal trwało, natomiast ich głównym rywalem najpierw było państwo Mitanni z centrum w północnej Mezopotamii, dzisiaj na pograniczu Iraku i Syrii. No i państwo Hetytów z Azji Mniejszej, z dzisiejszej Turcji, z którym już później walczyli dość długo. Oczywiście taka słynna bitwa pod Kadesz, no, około 1250 lat przed Chrystusem. Nierozstrzygnięta tak naprawdę, bo nie wiadomo, czy... Nie wiadomo, co się stało, bo propaganda egipska przedstawia to jako zwycięstwo. Jako zwycięstwo, ale Hetyci też napisali, że to było zwycięstwo, a tak się składa, że oni byli troszkę rzetelniejsi w tych swoich kronikach i potrafili jednak napisać prawdę, tak, nie tylko samą propagandę. Byli na dorobku, natomiast tak. Egipt to była cywilizacja, która wykształciła, jakby to powiedzieć, metody tworzenia złudzeń. Tak? Tak. Wasalowie Egiptu myśleli, że będą coś mieli z tego swojego wasalstwa, mieli wyłącznie same kłopoty i musieli jeszcze płacić. Tak, oczywiście, tak to wyglądało. Czyli Egipt wyciskał pieniądze, natomiast nie dawał nic w zamian. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy z tych listów z Amarny wynika, że cały ówczesny świat po prostu liczył na egipskie złoto. I chciał, żeby Egipcjanie wysyłali je w zamian za coś, albo bez jakiejkolwiek wymiany. Zachowały się listy na przykład pomiędzy dworem w Babilonie a dworem w Tebach w egipskich, gdzie Babilończycy piszą do Egipcjan, że no, na ziemi faraona złoto leży jak piasek. Tak? I rzeczywiście, bo przecież Egipcjanie mieli wtedy dostęp do kopalń złota w Nubii, najbogatszych obecnie, i sprowadzali po prostu to złoto z wnętrza Afryki. Natomiast nie było go tyle na terenie Bliskiego Wschodu, więc tam podstawowy środek wymiany stanowiło po prostu srebro. O ile nie jęczmień w niektórych wypadkach.
A na przykład Babilończycy mogli zaoferować swoich doskonałych lekarzy, których wysyłali wszędzie, na wszystkie dwory ówczesnego Bliskiego Wschodu. Oni nawet wędrowali do Egiptu czy gdzieś na dwór chetycki. Więc zresztą te listy pokazują, że mimo tej dyplomatycznej kurtuazji, ta wymiana pomiędzy dworami różnych rzeczy, ludzi, tak, prawda, specjalistów, lekarzy, jakichś rzemieślników, księżniczek, które wędrowały między dworami, miały charakter wybitnie handlowy. No tak. Każdy obliczał, czy ta kurtuazyjna wymiana mu się opłaca, czy też nie. Tak to przez kilkaset lat wyglądało. I tak do dzisiaj jest, tyle że dzisiaj księżniczek się nie wymienia. Będziemy kończyć, bo to już, proszę Państwa, naszym gościem był Szymon Modzelewski, dr Szymon Modzelewski, archeolog, redaktor naczelny naszego kwartalnika Szkoła Nawigatorów i bloger, który prowadzi bardzo interesujący blog na portalu Szkoła Nawigatorów, a wczoraj wygłosił ten przeciekawy wykład. Mam nadzieję, że to nie ostatnie wystąpienie Szymona na naszej konferencji. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.